Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, zostałem poproszony przez firmę Aquatrend, dystrybutora odpieniaczy Red Starfish najnowszego modelu RSN+, żeby pokazać Wam te właśnie odpieniacze u mnie na kanale. Oczywiście z miłą chęcią się zgodziłem. Tutaj macie model największy, to jest model 230, RSN 230. Tu mamy model RSN 170 i najmniejszy jest model RSN 130. Tak to, słuchajcie, wygląda. I zaraz je odpakuję. Wszystko Wam dokładnie pokażę. Teraz słuchajcie, dla może niewtajemniczonych. Słuchajcie, otóż firma Red Star Fish jest na rynku akwarystycznym od ponad 20 lat. Jest to producent wysokiej jakości urządzeń wykonanych z akrylu oraz także różnego rodzaju akcesorii akwarystycznych. Red Star Fish, gdybyście nie wiedzieli, jest to jedna z pierwszych firm ogólnie na rynku, która zaczęła produkować odpieniacze białek. Pierwotnie, może gdzieś słyszeliście nazwę Red Star Fish, bo firma Red Star Fish pierwotnie zajmowała się produkcją tak zwanych mega odpieniaczy. Nie zajmowała się produkcją odpieniaczy do takich celów hobbystycznych, do naszych zbiorników, tylko zajęła się produkcją odpieniaczy, mega odpieniaczy do różnego rodzaju oceanariów, do różnego rodzaju akwariów publicznych. Gdzieś duże, potężne zbiorniki, gdzie właśnie tam mega odpieniacze były stosowane właśnie od firmy Red Star Fish. Właśnie wykorzystując to doświadczenie, które firma Red Star Fish zdobyła przy tych dużych odpieniaczach, dużych zbiornikach, po jakimś czasie zaczęli produkować właśnie odpieniacze dla celów hobbystycznych. Te, które tutaj właśnie widzicie, to są akurat najnowsze modele tej firmy. I teraz, jak wiecie, że firmy, które produkują odpieniacze takich w celach komercyjnych, naszych hobbystycznych, prześcigają się w różnego rodzaju nowinkach, żeby coś wprowadzić do swojego produktu, żeby zachęcić klientów do kupna właśnie takiego odpieniacza. I Red Star Fish jako chyba jedna z pierwszych firm na rynku wprowadziła tak zwane rury reakcyjne w kształcie stożka. To było coś innowacyjnego. Wcześniej rur jakby w kształcie stożka się nie spotykało w odpieniaczach. Właśnie Red Star Fish jako jedna z pierwszych firm wprowadził rury stożkowe, rury reakcyjne stożkowe. Teraz słuchajcie, żeby przejść dalej, to po prostu odpakujemy sobie te trzy odpieniacze. Ja je tutaj ustawię, pokażę Wam wielkościowo, jak one wyglądają. Powiemy sobie troszeczkę o wymiarach, o specyfikacji, jaką poszczególny odpieniacz, jaką ma moc pompy i tak dalej. Kilka takich informacji technicznych, a później skupimy się na samym stożku. Opowiem Wam, dlaczego to tak jest ważne. Pokażę Wam tą konstrukcję, pokażę kilka jeszcze innych rozwiązań, które Red Star Fish wprowadził w swoich odpieniaczach, tak żebyście wszystko dokładnie widzieli i mieli jakby pełen obraz tego, o czym mówimy. Więc na chwilę klatka stop, ja sobie odpakuję odpieniacze i Wam zaraz wszystko pokażę. Dobra, słuchajcie, mamy wyciągnięte trzy odpieniacze z opakowania. Prezentują się one tak. Zaraz Wam postaram się wszystko dokładnie z bliska pokazać, żebyście wszystko dobrze widzieli. Ale pierw pokażę Wam, co oprócz takiego odpieniacza dostaniecie także w pudełku w zestawie. Instrukcje, jak to jest zrobione, co do czego służy i tak dalej, jak to wszystko podłączyć. Uchwyt, dostajecie dodatkowe te plastikowe śruby, które są tutaj w dole odpieniacza wkręcone, w razie gdyby Wam się kiedyś ułamało, czy byście zgubili i tak dalej. Cztery gumowe, z miękkiej gumy, bardzo takie stópki, które się nakłada tutaj w tym miejscu. Też Wam zaraz pokażę, jak to się robi. Nakłada się w tym miejscu, żeby zniwelować wibracje, jakie są ewentualnie w odpieniaczu. Otrzymujecie kabel zasilający, zasilacz, wąż spustowy do kubełka, wężyk, który nam doprowadza powietrze. Niezbędne urządzenie, chyba teraz we wszystkich odpieniaczach, tłumik, który montujemy, żeby zasys powietrza nie wydawał nieprzyjemnych dźwięków. Wiadomo, w różnym miejscu mamy zamontowane nasze akwaria i chcemy mieć jak najciszej, więc tłumik jest jak najbardziej potrzebny. I oczywiście dokładny sterownik do naszego odpieniacza. Sterownik, który ma, od razu Wam powiem, jedną bardzo fajną funkcję, bo to, że jest przycisk karmienie czy ustawienie regulacji pracy naszego odpieniacza,
to się znajduje w większości odpieniaczy, takie sterowanie. Ale tutaj macie zamontowany przycisk opóźniający, czyli w momencie, to jest mega fajna rzecz, w momencie, kiedy nie mamy prądu w domu i cały zbiornik jest odłączony od prądu, wiadomo, że poziom wody w sampie nam się podnosi, bo pompa obiegowa nie pracuje. W momencie, kiedy prąd nam wraca, pompa obiegowa, zanim nam jakby ściągnie nadmiar wody z sampa i doprowadzi do akwarium, to odpieniacz w tym czasie także się uruchamia. Powoduje to, że ma duży poziom wody w sampie i zaczyna nam się kubełkiem przelewać woda. Jeżeli nie ma nas w domu, to się robi to problematycznie, bo odpieniacz nie będzie prawidłowo pracował. Dlatego montuje się, w większości odpieniaczy montuje się, dokupuje się osobno takie opóźniacze, które montuje się do gniazdka z prądem, gdzie wpinamy nasz odpieniacz i na przykład po 10 minutach od włączenia prądu dopiero zaskakuje nam odpieniacz, jak już pompa nam wypompuje tą wodę, dopiero odpieniacz nam zaczyna działać. Tutaj jest to wmontowane już od razu w sterowniku, mamy przycisk, który aktywujemy i po 10 minutach dopiero w momencie, kiedy prąd nam wróci, zadziała odpieniacz. Czyli tu już mamy to wbudowane w sterowniku. Dostajemy we wszystkich odpieniaczach. Teraz jak zobaczycie, trzy odpieniacze o różnej wielkości. Wymiary, słuchajcie, najmniejszego odpieniacza to jest N130+, tak się nazywa ten model tego odpieniacza. To jeżeli spojrzymy od tej strony, patrząc tutaj, to szerokość w tym miejscu tego odpieniacza to jest, słuchajcie, 19 cm. Patrząc tak, to jest około 20 cm. A wysokość takiego odpieniacza to jest 48,5 cm. Pompa zamontowana w tym odpieniaczu to jest tylko 12 W. Tylko 12 W poboru ma nasza pompa, ale w rozwiązaniu, jakie tutaj zastosował producent, jest ona wystarczająca. I dzięki temu możemy zaoszczędzić troszkę pieniążków na elektrykę, bo jak pamiętamy, odpieniacze muszą chodzić 24 godziny na dobę. No chyba, że karmimy, albo tam, nie wiem, robimy jakieś różne rzeczy z odpieniaczem. Model średni, N170+, w tym miejscu jego szerokość jest 21 cm, w tym miejscu mamy 23 cm i wysokość jego to jest 53 cm. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nie powiedziałem, że ten odpieniacz najmniejszy N130, ilość zasysanego powietrza to jest 600 litrów na godzinę. W tym modelu N70+, jest 950 litrów na godzinę i pompa tutaj zamontowana to jest 25 W. Natomiast największy model, który tutaj widzimy, N230+, wymiary dolne tego odpieniacza to jest 26 cm na 28,5 cm oraz wysokość 60 cm. Ilość zasysanego powietrza to jest 1450 litrów na godzinę i tutaj, słuchajcie, zamontowana jest pompa 35-watowa. Także może się zobaczyć, 12 W pompa, 25 W pompa i 35 W pompa. To jest dlatego tak, słuchajcie, skonstruowane, bo rozwiązania, które zastosował tutaj producent, mowa o stożkowym kształcie tej kolumny reakcyjnej i dodatkowych małych stożkach, mikrostożkach, które są w środku, powodują to, że nie jest konieczność wykorzystywania pomp energożernych, które, nie wiem, byśmy musieli mocne pompy zamontować, żeby taką ilość nam pęcherzyków powietrza wyprodukowały, jak tutaj to robią te mniejsze pompy energooszczędne. Dobra, teraz o samej konstrukcji stożka. Taka konstrukcja w odpieniaczach występuje już od kilku lat. To ten producent był jednym z pierwszych, które właśnie wykorzystali stożkowe te kolumny reakcyjne z akrylu. Chodzi o to, że pompa nam produkuje powietrze. Bąbelki powietrza unoszą się do góry. Do bąbelków powietrza przykleja się białko. I teraz w momencie, kiedy by to było prosta kolumna, to tej przestrzeni dookoła jest bardzo dużo. Białko oczywiście się przyklei do pęcherzyków powietrza, ale nie w takim stopniu, kiedy my zmuszamy jakby pęcherzyki powietrza, żeby się o siebie ocierały. Zagęszczamy tutaj bardzo ilość tych pęcherzyków powietrza i co to powoduje? Że przez to białko w znacznej ilości przykleja się do pęcherzyków powietrza, bo jest wymuszone tutaj ściśnięcie tych pęcherzyków powietrza razem z białkiem. Białko bardzo mocno się przykleja do pęcherzyków powietrza i jest wyrzucane górą do naszego kubełka tutaj.
Dlatego to jest mega fajne rozwiązanie. A jeżeli dołączymy do tego jeszcze te mikrostożki, które tutaj są wbudowane w każdym tym odpieniaczu, które także jeszcze dodatkowo nam zaciskają i powodują bardziej intensywne przyklejanie się białka do pęcherzyków powietrza, to w ogóle mamy super rozwiązanie, jeżeli chodzi o jakość i efektywność odpieniania białka właśnie w tego typu odpieniaczach. Teraz kilka słów i pokażę Wam z bliska, jak wygląda konstrukcja tych właśnie mikrostożków, które są tutaj wbudowane w środku naszego odpieniacza. To rozwiązanie jest absolutnie, słuchajcie, innowacyjne w odpieniaczach. Poza już tą stożkową rurą reakcyjną, o której wcześniej wspominałem, mikrostożki w komorze miksera, te takie widzicie w kształcie jajeczek, mają one za zadanie jeszcze bardziej wydłużyć kontakt pęcherzyków powietrza z białkami. Zachodzi w nich podobne zjawisko, co w głównej rurze reakcyjnej, czyli pęcherzyki powietrza wyprodukowane przez pompę gromadzą się w mikrostożkach, gdzie są niejako zmuszone do dłuższego i wzmożonego kontaktu z białkami, co oczywiście wpływa korzystnie na jakość i efektywność samego odpieniacza. I dopiero z tych stożków bąbelki dalej lecą w kolumnę reakcyjną, tam są jeszcze ściskane i to naprawdę daje nam super efekt, jeśli chodzi o odpienianie. O samej, słuchajcie, pompie. Czemu? Już mówiłem wcześniej, że producent takie pompy tutaj zamontował, żeby były one energooszczędne, bo wiadomo, zależy nam na oszczędnościach, żebyśmy nie wiadomo za ile za prąd nie musieli płacić. I te właśnie rozwiązania, mikrostożki plus kolumna, powoduje to, że są to pompy o niewielkiej mocy i takie są w zupełności wystarczające. Są to pompy przetestowane, które naprawdę świetnie się sprawdzają w tych odpieniaczach. Zastosowano dolny odpływ wody, czyli taki odpieniacz może pracować naprawdę w niewielkiej ilości wody, jakiej mamy w sampie. Nie musi być tej wody nie wiadomo ile, może być dosyć niski poziom. Tu mamy nawet zaznaczone, że optymalny poziom wody to jest w tym miejscu. Oczywiście pełna precyzja, jeżeli chodzi o regulację. No, na pierwszy rzut oka, ja jakby nie miałem styczności wcześniej z tego rodzaju odpieniaczami, ale na pierwszy rzut oka wygląda to starannie, wygląda to profesjonalnie, ładnie wszystko dopasowane, ładnie wszystko wykonane. Jeżeli macie swoje opinie, jeżeli stosujecie te produkty Red Star Fish, mówię o tych odpieniaczach, koniecznie napiszcie w komentarzu, jak Wam się to sprawdza, bo ja nie będę miał możliwości, nie będę ich uruchamiał i podłączał u siebie gdzieś w akwariach, żeby zobaczyć, jak to pracuje. Więc jeżeli możecie, podzielcie się opinią o tych produktach w komentarzu, co o nich sądzicie, jak to u Was się sprawdza, bo będzie to jakby pomocne i dla mnie, i też dla moich widzów, którzy pewnie ten film obejrzą i będą szukali też jakiejś opinii poniżej, pod filmem, w komentarzu. No, także widzicie, fajna konstrukcja. Z instrukcji wynika to też, że te odpieniacze bardzo szybko się demontuje i rozkręca. Cztery śruby, które się znajdują tutaj na samym dole, odkręcamy cztery śruby, ściągamy cały ten kielich akrylowy i już mamy dostęp do naszej pompy. Co jeszcze Wam pokażę, że po ściągnięciu przykrywki tego kubka, kubek nie jest odkręcany, nie jest też jakby na taki zatrzask, tylko jest normalnie ściągany. Mamy fajną tutaj dużą uszczelkę, która powoduje, że woda nam się nie wylewa w tym miejscu z naszego odpieniacza. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Koniecznie napiszcie komentarz, co sądzicie o tych odpieniaczach. Jeżeli używacie, to będzie w ogóle super, super, jeżeli zostawicie komentarz i podzielicie się z nami Waszymi informacjami. Mówię, fajne, ciekawe rozwiązania, szczególnie te mikrostożki, które nie są chyba nigdzie spotykane w żadnym innym odpieniaczu. Mega rozwiązanie, ładnie to wygląda, estetyczny, profesjonalny produkt. Mówię, do wyboru, do koloru macie trzy rodzaje, duży, średni i najmniejszy. Także każdy, wydaje mi się, że kto zaczyna z akwarystyką morską i będzie potrzebował odpieniacza, to znajdzie coś dla siebie. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć, cześć. Do następnego razu.